zbirów, których zabiłeś, wynajął do wykonania pewnego zadania. Jako że nie żyją, teraz ty będziesz musiał wykonać to zadanie. A według legendy w jaskini złonych kła znajduje się magiczny kryształ zwany smoczym kryształem. Przyniesiesz mi ten kryształ, dostaniesz za to 1000 sztuk złota za zabicie smoka. Kolejne tyle. Kiedy ten łoko zwróci z kryształem, zabij go. Temu strażnikowi na przykład ukradł. Znaleźć tego Williama i zakończyć jego życie. Proszę mi wierzyć, panie. Zabiłem już jego żonę, a teraz nowy. Pozycję. Należy do ruchu oporu. Już dawno w tym powstanie temu despocie. Może chciałbyś dołączyć. Przydałbyś się. Wiem, że jest tu smoczy kryształ, albo wskazówka, która mnie do niego doprowadzi. Powiedz, co tu odkryłeś. Obiecuję, że twoja śmierć będzie szybka. Nie dam rady im wszystkim. Muszę uciec, a później się zemścić. Ta kula wygląda na ważną. Zabić go!
I jeszcze się spotkamy. Uciekamy. W krypcie nie było smoczego kryształu. Była wskazówka. Brzmiała ona tak. Słowa te odczyta jeno ten, co do groty przeznaczenia bez strachu wejdzie. Czytaj uważnie, wędrowcze, wszak kryształ żmija, zdobędziesz jeno wtedy, gdy smok gotów się będzie poświęcić dla niego. Nie mam pojęcia, co to znaczy. I co teraz? William? Stało się tam coś jeszcze? Spotkałem strażników z Białej Grani i zabójcę mojej żony. Mam zamiar przyłączyć się do powstania przeciw Jarlowi. Nie proszę, żebyś ze mną jechał. Mam wobec ciebie dług. Jadę gdziekolwiek i ty pojedziesz. Dobrze więc. Opowiem ci wszystko po drodze. We'll be right back.
Kto idzie? Kogo tu licho przyniosło? Kimżeś jest? Zwę się William i szukam Torwara. Nie ma tu żadnego Torwara. Zmiataj stąd. Radzę ci, żebyś mnie do niego zaprowadził. Ta? Bo co mi zrobisz? Nie ja. Proszę za mną. William, przyjacielu, a więc jesteś. Dobrze cię widzieć, Torwarze. Chcę się do was przyłączyć. To nie będzie zależeć ode mnie, ale dobrze, chodź za mną. Poznajcie się, to jest Olaf z Rzecznej Puszczy, nasz dowódca. Williamie, znów się spotykamy. Witaj, generale. Tyle lat minęło, odkąd ostatnio służyłem pod tobą. Odszedłeś po bitwie o Białą Grań. Znów będziemy musieli ją stoczyć. Pomogę wam pokonać Jarla. Skoro tak, to mam coś dla ciebie. To moja stara zbroja. Weź ją. Zbliża się wojna, ale nie mamy armii. Brak nam ludzi, a atak był planowany na jutro. Znam kogoś, kto może nam pomóc. To prawdziwy smok. Spokojnie, nie cieszcie się tak. Pomogę wam pokonać tego Jarla. Ja też mam z nim pewne rachunki do wyrównania. I potrafi mówić. Dlaczego wszyscy tak myślą? Porozumiewam się telepatycznie. I zaczęliśmy przygotowania do wojny.
Przyjacielu, chyba wiem, co oznaczały słowa przepowiedni. Nie teraz. Powiesz mi po bitwie. Poleć nas wiatr i dodaj otuchy naszym wojownikom. Williamie, chcesz coś powiedzieć do ludzi? Dzisiaj stajemy do bitwy przeciw gromowładnym, przeciw swoim, przeciw znajomym, przyjaciołom, może i nawet rodzinie. Niestety nie mamy wyboru, jeśli nie chcemy żyć pod bezprawiem. Jednak walczymy o wolność, prawo i porządek w Białej Grani. Nie lękajcie się, bo wasza siła, prawdziwa siła, pochodzi z wnętrza. Stańmy teraz wszyscy ramię w ramię i odbierzmy nasz dom z rąk tego podstępnego władcy. Wyruszcie wraz ze mną i smokiem do boju, po zwycięstwo! Muszę stąd uciekać. Wyjdę tylnym przejściem. Skąd się wziął ten pieprzony smok? Jonskar, gdzieś na polu bitwy jest William. Zajmij się nim. Z przyjemnością, mój panie. Znowu się spotykamy. Tym razem dopilnujesz, byś zdechnął. To się okaże. Thank you.
Witę, Jarlu. Słyszałem, że chciałeś mnie zabić. Domyślasz się, dlaczego szukałem smoczego kryształu? Nie? Bo chodzi o to, że nie jestem zwykłym człowiekiem. Czarnoksiężnik. Twój oddech na mnie nie działa. Będę najpierw zabrał, jaką przyjdzie ci stoczyć z boku tej nocy. Trochę zbyt żylasty jak dla mnie. Co zacząłeś? Dość już, przelano krwi. Umiera, ale oddycha. Jestem gotów się poświęcić. To jest mój smoczy kryształ.
Smok uratował mi życie. Sam jednak musiał oddać swoje. Poświęcił się dla mnie. Udało się oszukać przeznaczenie. Historia kończy się dobrze. Olaf został nowym jarlem i rządził honorowo i sprawiedliwie. Torvor założył własną winnicę. Smok, który oddał życie za człowieka, przeszedł do legendy. A ja? Ja wróciłem do swojego dawnego domu i znalazłem nową pracę. Ale to już inna historia.